Cześć ludziska, to ja PKS, a dzisiaj zobaczymy, co zakupiłem. Zapraszam do oglądania. Dobra, paczuszka już jest otworzona, więc zaglądamy do środka. Mamy filka, dwa katalogi klocków. Okej, dalej. Folia bimberkowa. Tutaj dane, co zakupiłem, to odkładamy. I co mamy? Bitwa o Berlin, ruiny Berlina. Odkładamy na bok. Tutaj mi to chwycić. No, chodź. O, kurde, zaraz umrę z tym. No, chodź tu. SDKZ 222, nowa odświeżona wersja 2018. Zrecenzuję oczywiście. Filka widać tu. O! Kurczę, no. Tu jest pepesza. Jedna. Figurka Rosjanina. Nie widać. Dobra, później zrobię cięcie i pokażę dokładniej. Oraz dwa SPD 40 i MP40. Dobra, teraz otworzymy figurki i bronię. Ok. Więc najpierw zobaczmy tego żołnierza rosyjskiego. Dałem mu do ręki te pepesze. Ma on bardzo ładną furażerkę. Nadruk jest dosyć ładny, chociaż taki trochę dla mnie zbyt kreskówkowy. Taki gruby strasznie, ale mogę to przebolać ogólnie. Jest dosyć dobrze. Główka to taka, której jeszcze nie widziałem. Taka z nadrukiem okularów. Z brodą. No, bardzo ładnie. Dobrze, zobaczmy SWT 40. Nie wiem, czy to dobrze mówię. No, typowy karabin MP40. No, coś mi się wydaje, że niezmieniony w ogóle. Ale dobra. No, to tyle na dzisiaj. Niedługo możecie to. Będziecie pewnie mogli zobaczyć recenzję ruin bitwy o Berlin oraz tego SDKFZ-a 222. Ja się z wami żegnam. Cześć.